Dzień dobry. Za nami drugi kwartał i całe pierwsze półrocze bieżącego roku. Osiągnęliśmy w tym czasie solidne wyniki finansowe, wzrosły nasze przychody, wzrósł również zysk. Przychody zawdzięczamy wzrostowi przychodów odsetkowych netto, solidnemu poziomowi opłat i prowizji i wzrostowi przychodów z wymiany walut. W pierwszym półroczu bardzo intensywnie wspieraliśmy naszych klientów, zarówno indywidualnych, jak i firmowych, pieniądzem dłużnym. Nasz wolumen kredytowy wzrósł blisko dwukrotnie intensywniej niż cały rynek. W tym czasie udzieliliśmy ponad 5 miliardów zielonego finansowania, realizując konsekwentnie naszą strategię w tym zakresie i będziemy robić to w dalszym ciągu. To był dobry czas wynikowo dla naszego banku. Mimo obciążeń wynikających z wpłaty 188 milionów na system ochrony banków komercyjnych, zwany też IPS-em, w dalszym ciągu ciąży nam portfel frankowy. Dotworzyliśmy rezerwy na związane z nim ryzyko. Mam obawy niestety, że to był ostatni dobry kwartał dla polskiego sektora bankowego. Wprowadzone ustawą wakacje kredytowe w poważny sposób obciążą nasz wynik w trzecim kwartale, obciążą również wynik całego sektora, osłabią pozycję kapitałową banków, zmniejszą nasze szanse na wspieranie polskiej gospodarki w trudnym okresie, który przed nami, ale również później przy wychodzeniu z kryzysu. Przed nami czas trudny, czas pełen niepewności, wielu znaków zapytania. Niepewna jest sytuacja makroekonomiczna, rozwój inflacji, sytuacja geopolityczna w dalszym ciągu nas niepokoi. Możemy też obawiać się powrotu COVID-19. W takich czasach banki muszą być racjonalne, ostrożne, działać systematycznie, w trosce o swoich klientów, w trosce o swoich pracowników. O rozwagę chciałbym też poprosić tych, którzy nami rządzą, regulatorów, polityków. Zadbajmy o to, żeby polski system bankowy był jednak w stanie wspierać gospodarkę, wspierać swoich klientów, kreować pieniądz dłużny, pomóc polskiej gospodarce utrzymać solidną formę, a po zakończeniu okresu spowolnienia znów przyspieszyć. Żeby tak się stało, nie powinniśmy być dalej dociążani, nie powinny dotykać nas kolejne nieprzewidziane wcześniej zmiany systemu regulacyjnego. System bankowy to krwioobieg gospodarki. Jak on będzie zaburzony, cała gospodarka będzie na tym cierpiała. I o to po prostu bardzo proszę. I oczywiście dziękuję naszym klientom, dziękuję naszym pracownikom za te wyniki, które osiągnęliśmy w pierwszym półroczu tego roku. I bądźmy jednak mimo wszystko optymistyczni, że kiedyś będzie jeszcze wspaniale. Dziękuję bardzo.